Patryk Szymański, gościem BoxingNews.pl podczas gali bokserskiej w Międzyzdrojach. No Patryk dzisiaj w nietypowej roli, bo jako kibic, a nie w ringu, powiedz, która z walk na dzisiejszej karcie interesuje cię najbardziej? Czy to jest ta walka wieczoru Kamila Szeremety, czy może starcie Przemka Runowskiego, czy któraś z pozostałych walk? Myślę, że wszystkie walki, tak? Znam chłopaków, więc fajnie jest przy okazji przyjechać, pokibicować. Na pewno trudne zadanie przed Kamilem Szeremetą i spodziewam się dobrej walki. Mam nadzieję, że pokażę dobry boks i kibice będą usatysfakcjonowani tym pojedynkiem. Już 17 września wracasz na ring podczas gali Polsat Boxing Night na gali Polsat Boxing Night, gdzie Krzysiek Głowacki będzie walczył z Aleksandrem Usykiem. Twój rywal z Argentyny, stawką walki będzie pas młodzieżowego mistrza świata. Powiedz, czy już analizowałeś swojego przeciwnika, czy jeszcze nie było ku temu okazji? Była już okazja, wstępna analiza już się odbyła przeciwnika, więc już sparingi i treningi techniczne z trenerem odbywam pod kątem najprzyszłego rywala, ale na razie jeszcze to nie jest taka... No już powoli wprowadzamy pewne elementy, przerabiamy je na sparingach, więc sparing partnerzy też są podobni stylami do rywala, więc mam nadzieję, że 17 września pokażę jego błędy i wykorzystam to na swoją korzyść. No właśnie, no bo do tej walki, jak rozumiem, przygotowujesz się w Polsce i powiedz, z kim sparujesz i gdzie się przygotowujesz, jak wyglądają te przygotowania, na jakim jesteście etapie? Dopiero zakończyłem pierwszy tydzień sparingowy. Pomagali mi tutaj lokalni chłopacy z Poznania, przygotowuję się w Poznaniu. Pomaga mi w przygotowaniach trener Komasa, z którym pracowałem za czasów amatorskich, z pełną konsultacją mojego trenera amerykańskiego, Chico Rivasa, który przyleci na ten pojedynek. Około 2 tygodnie przed walką i ostatni szlif już będzie z Chico Rivasem i oczywiście będziesz cały czas pomagał w przygotowaniach trenera Komasa. Jakiś czas nie miałeś okazji boksować w Polsce, twoje ostatnie walki w Stanach Zjednoczonych. Chyba będzie to taka specjalna walka, bo jednak myślę, że z Konina twojego rodzinnego wybierze się sporo kibiców na tę walkę, no i będzie na pewno okazja, żeby się jak najlepiej przed nimi zaprezentować. Dokładnie, mam nadzieję, że duże grono końskich kibiców uda się na walkę, ale też i kibiców, którzy kibicują mi z całej Polski, będą mieli okazję mnie zobaczyć, ale także przed telewizorami, więc to dla mnie jest dużą motywacją po ponad 2-letniej przerwie boksowania w Polsce zaprezentować się przed polską publicznością. Myślę, że to taka dodatkowa motywacja dla mnie też, ta walka w Polsce, ponieważ dwa lata już, jak wspomniałem, walczyłem ostatnio w Ameryce i jednak tam jest troszeczkę inny klimat tych gal. Nie ma tak dużo tej polskiej publiczności, aż też Polonia stara się licznie docierać na walki, ale jednak czuję się już w przygotowaniach, że to jednak jest coś innego, coś specjalnego i cieszę się, że mogę się mógł zaprezentować tego 17 maja, a dodatkowo, że w walce będzie pas jednej z bardziej prestiżowych federacji WBC, co jeszcze bardziej mnie do tego motywuje. No właśnie, nie sposób na koniec się nie zapytać o wynik walki wieczoru podczas tej gali, na której zawalczysz. Krzysiek Głowacki, bardzo trudne zadanie przed nim, jego rywalem, mistrz olimpijski Aleksandr Usyk. Powiedz, jakie są twoje rokowania co do tej walki? Na pewno będzie to najcięższy pojedynek Krzyśka, myślę, pod względem bokserskim, jednak rywal jest z dużo wyższej półki niż był to moim zdaniem Aleksander, o Jezus, Marco Huk. Myślę, że z Aleksandrem Usykiem będzie boksersko osiągnął dużo więcej, tak? Był mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, mistrzem Europy, więc to jest na pewno duży ładunek pięściarski, duży zawodnik naprawdę z wielkim doświadczeniem amatorskim, co myślę będzie miało też znaczenie w tej walce, ale myślę, że jednak tutaj weźmie górę w doświadczenie Krzyśka i jednak to, że stoczył już naprawdę parę wojen na zawodowym ringu i to na pewno zaprezentuje w dalszej części walki. Oby tak było. Patryk, powodzenia 17 września i co, udanego widowiska dzisiaj w Międzyzdrojach. Dzięki. Dziękuję bardzo.